Świadkowie Jehowy błądzą i błędów nauczają. Kto z nas jeszcze ich nie spotkał? Chodzą najczęściej dwójkami po domach i głoszą to, co wodzowie ich im kazali. Przyznać trzeba, że niektóre ich zarzuty rzeczywiście wskazują na błędy w dzisiejszym chrześcijaństwie, ale dlaczego ci ludzie nie chcą widzieć swoich błędów, których jest dużo, a w dodatku są wielkie i wiodą na manowce? Rozmyślnie nie chcą słuchać słów Pisma Świętego, które mówi: ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Jakuba 2 rozdział 10 werset. Świadkowie Jehowy polegają na słowach ludzi. Charlesa Taze Russella, J.F. Rutherforda i innych, ucząc, że Duch Święty nie jest osobą, a Pismo mówi: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mateusza 28 rozdział 19 werset. Podpiera to też Mateusza 3 rozdział 16 werset i Efezjan 4, 30. Zaprzeczają bóstwu Chrystusa, a w Piśmie Świętym apostoł Tomasz mówi do niego: Pan mój i Bóg mój. Jana 20 rozdział 28 werset. Także Jan 1 rozdział 1 werset. Twierdzą, że Jezus był aniołem Michałem. A w Piśmie Świętym czytamy: i znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi: aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. Lecz do Syna tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Hebrajczyków 1 rozdział 6 do 8 wersetu. Także 1 Jana 5 rozdział 20 werset. Zaprzeczają cielesnemu zmartwychwstaniu Chrystusa, a w Piśmie Świętym czytamy: spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Pokazał im ręce i nogi, podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu, a on wziął i jadł przy nich. Łukasza 24 rozdział od 39 do 44 wersetu. Także Jana 20 rozdział 27 werset i 28 werset. Marka 16 rozdział 14 werset. Niektórzy z nich twierdzą, że Jezus wrócił już w 1914 roku, ale jest niewidzialny, podczas gdy Pismo Święte wyraźnie mówi: i wtedy ukaże się na niebie Syn, znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Mateusza 24 rozdział 30 werset. Także 1 Tesaloniczan 4 rozdział 16 werset i 17 werset oraz Zachariasza 12 rozdział 10 werset. Odrzucają istnienie piekła i wiecznej kary, a przecież czytamy: a ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Mateusza 5 rozdział 22 werset. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Życia, został rzucony do jeziora ognistego. Objawienie 20 rozdział 15 werset oraz Objawienie 14 rozdział 9 do 11 wersetu oraz Mateusza 8 rozdział 11 do 12 wersetu. Odrzucają wieczne potępienie diabła i jego aniołów, a wyraźnie czytamy: wtedy powie i tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny,
Zgotowany diabłu i jego aniołom, Mateusza 25 rozdział 41 werset. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie znajduje się też fałszywe zwierzę i fałszywy prorok. I będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Objawienie 20 rozdział 10 werset. Nie zawsze biorą pod uwagę, że władze świeckie ustanowione są przez samego Boga. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga ustanowione są. Pismo Święte mówi, że proroka nieposłanego przez Boga poznaje się po tym, że jego proroctwo się nie spełnia. Piąta Księga Mateusza, 18 rozdział, 22 werset oraz Jeremiasza, 28 rozdział, 9 werset. A dotychczas wszystkie proroctwa świadków Jehowy o powtórnym przyjściu Chrystusa nie spełniły się. Podawanie dokładnej daty powtórnego przyjścia Pana także nie jest zgodne z nauką Pisma Świętego, bo czytamy: o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Mateusza 24 rozdział. Zaznaczmy jeszcze na zakończenie, że Jezus Chrystus przed swoim powrotem do Ojca powiedział, że On pośle Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który będzie wprowadzał we wszelką prawdę. Jana 16 rozdział 13 werset. A ponieważ świadkowie Jehowy odrzucają istnienie Ducha Świętego, dlatego też ich nauka nie może być przez Ducha Świętego prowadzona, więc też nie może być prawdą. Może ona tylko być kłamstwem pochodzącym od szatana, który jest ojcem kłamstwa. Jana 8 rozdział 44 werset. Drogi, z ducha narodzony chrześcijaninie, 3 rozdział Ewangelii Jana, 3 i 6 werset. Wiedz, że między tymi duszami są takie bez fałszu, szczere, ale nieodrodzone z ducha, i twoim i moim obowiązkiem jest słuchać głosu Ducha Świętego, którego wolą jest wprowadzanie nas we wszelką prawdę. Drodzy tak zwani świadkowie Jehowy, i my wszyscy podporządkowujemy się Duchowi Świętemu. Oto hejt.